Dziś polecimy. Koncerty w klubie Wytwórnia, zawody Sumo Challenge, muzykę zespołów Samochin Band i Nefer. Spotkamy się z młodą skrzypaczką oraz autorem programu nominowanego w plebiscycie dwójki. Brawo i oklaski, brawo i oklaski. Panie redaktorze, zapraszam Cię, Aleksandro, gdyż już się jeszcze troszkę nastać. Teraz przedstawię Cię wszystkim. Aleksandra Lepa, uczennica Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w ulicy Sosnowej. I teraz mam zapisany w klasie skrzypiec profesora Cezarego Sosowskiego. Muszę Ci powiedzieć, że to nie ja powinienem z tym rozmawiać, tylko pan redaktor Sławomir, gdyż pan redaktor Sławomir uczył się grać na skrzypcach, tylko przestał, gdyż zgubił smyczek. I od tamtego czasu mama po prostu nie kupiła mu nowego i się skończyła kariera. I już i koniec. Zostawiamy Sławka. Dobrze, słuchaj. Masz lat 16, tak? No tak. Grasz od lat 9. Jak to jest? Jak to jest ze siedmiolatek, siedmiolatka właściwie? Pyta za skrzypce. Chyba nie wszyscy twoi rówieśnicy biegali ze skrzypcami pod pachą. Nie. Woleli się wozić taczką na przykład. Znaczy nie wiem, jakoś tak tata mnie tym zaraził i jakoś tak samo przyszło, sama chciałam i jakoś tak po prostu, nie wiem. Nie musiał mnie nikt zmuszać, żebym, nie wiem, podchodziła do grania, tylko sama. Już widzę z tego, co mam tutaj wynotowane, się dowiedziałem od taty między innymi, to jesteś laureatką różnych konkursów i występujesz przed różną publicznością i dla dzieci, i dla poważnej publiczności z jakimiś większymi gwiazdami. No, dużo tego się dzieje. Nie stresujesz się wychodząc skrzypcami sama, stojąc przed ludźmi? Szczerze mówiąc, konkursy to były kiedyś, wcześniej trochę, teraz już raczej z konkursami przystopowałam. Ale dla dzieci, dla, nie wiem, w domu, dla starszych tam panów, pani i tak dalej, to grałam tak, no, nie wiem, no, po prostu, no, tak. A jak to jest? Bliżej ci do takiego klasycznego, typowego grania? Czy bardziej jazzujesz, czy coś? Szczerze mówiąc, klasyka to w szkole oczywiście grałam z wielką chęcią też, zamiłowanie tam do różnych kompozytorów i tak dalej, ale bardziej wolę tą rozrywkową i jazz, no, tak sobie, ja wolę raczej, no, nie wiem, no coś takiego pop, rock, coś takiego. I wiem, że nawet komponujesz. No tak, trochę. Swoje piszę, zaczynam już i powoli kończę już dwa pierwsze moje utworki. To można gdzieś już było usłyszeć, albo czy nie, dopiero będzie nie, można dopiero, usłyszeć, wielka premiera będzie. Dopiero. Ja mam tutaj taką płytkę, proszę o bardzo, ja ją zaprezentuję, z autografem dla mnie oczywiście. Co to jest za płytka, gdzie ją można dostać, co to za wydawnictwo jest? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jakie to jest wydawnictwo. To dostałem od taty Aleksandry i nie oddam, proszę Państwa, proszę sobie samemu zorganizować i już. A gdzie Cię można na koncercie zobaczyć, powiedz jeszcze, czy gdzie się najbliższy występ? Najbliższy to jest 21 listopada. To jest właśnie ten festiwal, gdzie tutaj ma Pan ulotkę przy okazji. Explorer Festival. To tam gram sobie wszystkie utworki, jakie mam, o 21.15 w sobotę. Koniecznie proszę przyjść i oglądać. Zapraszam oczywiście. Dziękuję Ci ogromnie. Życzę wytrwałości, ćwicz długo, nie tak jak obywatel Sławomir. Powodzenia oczywiście, wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.